Cześć, ja zacznę trochę od może głupiego żartu, że jako, że my z Luizą mamy dużo prezentacji, ale to jest pierwsza od kilku lat, gdzie widać nas całe, więc zignorujcie wszystkie dziwne gestykulacje czy podrygi. No i dzisiaj opowiemy wam o tym, jak zrobić dobre repozytorium badawcze. Tak, więc może zaczniemy od początku. Jakieś trochę więcej niż ponad rok temu my z Karoliną, zanim w ogóle przystąpiłyśmy do tego, żeby repozytorium budować właśnie w obecnej naszej organizacji, to przeczytałyśmy i obejrzałyśmy chyba wszystko, co było dostępne na ten temat w internecie. I chciałyśmy dzisiaj zacząć od cytatu z jednego z naszych ulubionych artykułów, który jest trochę taki humorystyczny, lekko prześmiewczy. I które też służyły nam jako inspiracja do tytułu dzisiejszej prezentacji. Natomiast my dzisiaj chciałybyśmy wam opowiedzieć o naszym procesie, przeprowadzić was właśnie przez różne dobre praktyki, które my sobie wypracowałyśmy. Więc ta prezentacja będzie miała wymiar jak najbardziej praktyczny, będziemy dzielić się wskazówkami, które u nas się sprawdziły. I mamy nadzieję, że wam też pomogą zbudować repozytorium jako miejsce, w którym wasze badania ożyją i rozkwitną, a nie przeciwnie. Więc opowiemy trochę o naszej historii, żebyście mieli trochę więcej kontekstu. Opowiemy o narzędziowniku i właśnie narzędziach, z których korzystałyśmy. Tutaj z taką uwagą, że my nie promujemy żadnych narzędzi w tej prezentacji, to nie było naszym celem. Ale ponieważ prezentacja ma wymiar praktyczny, to pokażemy wam środek Dovetaila, z którego korzystamy jako narzędzie do repozytorium. Będziemy opowiadać o budowaniu i otrzymywaniu taksonomii, o tym, jak promowałyśmy repozytorium wewnątrz organizacji i jak współpracowałyśmy z naszym zespołem produktowym, w sumie i dlaczego to było ważne w tym procesie. Jeżeli sobie spojrzymy na definicję repozytorium badawczego wypracowanego przez Research Ops Community, no to zobaczymy, że jest to właściwie jakakolwiek platforma, czy to system, czy dysk, czy baza danych, a nawet szafka z dokumentami, która gromadzi dane z badań, też w różnej formie. Notatek, transkrypcji, obrazów, raportów, metadanych, by wspierać konsumpcję i reużycie ich przez cały zespół. Więc jeżeli w swojej organizacji prowadzicie jakiekolwiek badania i gromadzicie gdzieś tą wiedzę, to prawdopodobnie takie repozytorium u siebie macie. Bardziej lub mniej efektywne lub efektowne. Natomiast my dzisiaj chcemy wam opowiedzieć o budowaniu repozytorium w podejściu atomowym, w podejściu Atomic Research. To się różni od tego, bo w tradycyjnym podejściu mamy taki podział, że mamy jakiś właśnie projekt badawczy, w ramach którego mamy konkretne cele, pytania badawcze i może hipotezy. Zbieramy sobie do tego dane, żeby na te rzeczy odpowiedzieć. No i na koniec tego projektu powstaje jakiś artefakt. Zazwyczaj jest to raport. I zazwyczaj na jeden projekt właśnie przypada, nie wiem, jeden raport lub kilka. No i ten raport jest naszym takim podstawowym nośnikiem wiedzy. Więc to właśnie w raporcie trzymamy swoje wnioski, raportem dzielimy się z zespołem. Natomiast w podejściu atomowym schodzimy trochę niżej. Patrzymy na pojedyncze obserwacje, które Tomer Sharon, który spopularyzował Atomic Research, nazywa nuggetami. I nuggety to właśnie nic innego jak obserwacje. Obserwacje powiększone o dowody, między innymi właśnie na przykład fragmenty transkrypcji, jakieś wideo, może to być jakiś chart, który wam coś mówi, jakiś właśnie wykres. Oraz tagi. Tagi ogólnie pomagają nam się po prostu po tych obserwacjach, po tych atomach poruszać. No i możecie tak naprawdę tagować zarówno raporty badawcze, jak i wnioski badawcze, jak i surowe dane. No ale co nam to właściwie daje? Otóż jak wyjdziemy od tych raportów na trochę ten niższy poziom obserwacji, no to może się okazać, że te obserwacje właśnie potraktowane jako takie pojedyncze atomy możemy łączyć, zbierać, zestawiać ze sobą i dzięki temu dochodzić do takich międzyprojektowych wniosków. Ale dlaczego my w sumie dzisiaj o tym mówimy? Więc tak jak nas przedstawiono, ale może dołączyliście później, ja jestem badaczką UX w Big Picture w firmie Appfire. No i właśnie interesuję się takim zarządzaniem wiedzą w kontekście research opsów, czyli tworzenia i optymalizacji procesów badawczych. No i jest ze mną Karolina. No i ja również jestem badaczką w Big Picture i poza tym również jestem wolontariuszką w Research Ops Community, gdzie zajmuję się właśnie wypracowaniem dobrych praktyk, jeśli chodzi o taksonomię.
No i tam w zespole pracuje jeszcze Karolina, Iwona, Ola i razem właśnie w czwórkę, w piątkę właściwie tworzymy te wszystkie procesy badawcze. No i tutaj jeszcze dwa podziękowania dla Ani Wanatowicz, która pomogła nam tę prezentację stworzyć. Tak, bardzo malarską prezentację. I jeśli chodzi o ten cały kontekst Big Picture, to Big Picture jest bardzo takim kompleksowym narzędziem, które pozwala nam zarządzać projektami, portfelem, portfolio. Mamy tutaj Gantt chart, możemy tutaj również zarządzać resursami. Więc jest to takie bardzo narzędzie, które, gdzie można robić bardzo, bardzo wiele rzeczy i mamy bardzo wiele różnych typów użytkowników. Przez co jest to po prostu trudny projekt, jeśli chodzi o prowadzenie badań. I takie badania, jeśli chodzi o produkty B2B, wymagają dobrych procesów. Więc my tutaj jako przedstawicielki zespołu badawczego staramy się te wszystkie procesy tworzyć, optymalizować naszą pracę. Spotykamy się regularnie na Research Ninjas i mamy też taki bardzo zaangażowany zespół, co było taką bardzo fajną bazą, jeśli chodzi o budowanie repozytorium. I jeśli chodzi o to, jak my w ogóle pracujemy w Big Picture, jeśli chodzi o badania, to my traktujemy demokratyzację badań jako taki otwarty dostęp do wiedzy i w tym kierunku chcielibyśmy się ogólnie rozwijać jako zespół badawczy w Big Picture. Natomiast wiemy o tym, że niektórzy z Was pracują w takich firmach, gdzie tę wiedzę generują zupełnie inne osoby, product managerzy, product ownerzy, projektanci i to również trzeba mieć na uwadze takie repozytorium tworząc. Tak, a może żeby trochę było łatwiej zrozumieć, jakie dalsze kroki podjęłyśmy, żeby to repozytorium zbudować. No właśnie opowiemy trochę, z jaką właściwie sytuacją się mierzyłyśmy na początku. Więc jak dołączyłyśmy do zespołu z Karoliną, no to w sumie byłyśmy pierwszymi badaczkami, które zaczęły robić badania jakościowe na taką większą skalę. I dostawałyśmy bardzo dużo zapytań od naszego zespołu produktowego o to, kim są nasi użytkownicy, co robią, co jest dla nich ważne, w jaki sposób korzystają z naszego narzędzia, a może gdzie to narzędzie nie do końca spełnia ich potrzeby. Natomiast żeby też szybko dowieść jakby wartość i nauczyć nasze zespoły produktowe pracowania z researchem, no to robiłyśmy dużo badań takich bardziej ewaluacyjnych, jak testy konceptów, prototypów, użyteczności, albo po prostu badania o zawężonym zakresie. No i zauważyłyśmy, że są informacje bardzo ciekawe, które nasi użytkownicy i użytkowniczki właśnie wymieniają w trakcie tych badań, które może niekoniecznie są związane z tym celem badawczym, który mamy obecnie, po prostu o którym myślimy. Natomiast mogłyby właśnie pomagać nam budować tą wiedzę o użytkownikach. No i zauważyliśmy, że po prostu my nie do końca optymalnie to wykorzystujemy. My to gdzieś próbowałyśmy zawrzeć na wiki, na Confluence, w jakichś dokach, w jakichś dodatkowych raportach. Natomiast ta wiedza gdzieś się gubiła, do niej nie wracałyśmy albo zostawała po prostu w naszych głowach. Więc wtedy zrozumiałyśmy, że potrzebujemy jakiegoś wspólnego systemu, jakiegoś wspólnego języka, który nam pomoże tą wiedzę uporządkować i gromadzić i dalej wykorzystywać. No i wtedy właśnie pomyślałyśmy o tym, że taki Atomic Research jest w sumie dla nas, jest odpowiedzią na nasze bolączki. No jak zaczęłyśmy sobie o takim repozytorium rozmawiać, miałyśmy różne warsztaty, zaczęłyśmy bardzo szeroko marzyć, no i tych marzeń było dużo, w sumie chciałyśmy wszystko na tu i teraz zrobić i już mieć, no ale spojrzałyśmy na naszą roadmapę, spojrzałyśmy na to, co w sumie jeszcze musimy innego robić, między innymi badać. Więc stwierdziłyśmy, że musimy po prostu sobie te cele wypisać i spriorytetyzować. Także takie obecne cele naszego repozytorium są takie, aby tą wiedzę przede wszystkim popularyzować. Czyli żeby ona nie tylko właśnie żyła w tych różnych raportach, ale żeby można było do niej wracać, dyskutować i żeby po prostu nasz zespół produktowy mógł zawsze do niej ponieść się po prostu bardzo wygodnie poruszać. Kolejną rzeczą była właśnie ta reużywalność wiedzy, czyli żeby te wszystkie różne atomy, te różne obserwacje, które my widzimy w prowadzonych badaniach, żeby one właśnie nie ginęły, żebyśmy mogły je łączyć sobie, obserwować, mieć jakby platformę do tego, żeby o nich dyskutować. No i dzięki temu właśnie zoptymalizować naszą pracę, żeby nie spędzać czasu nad wymianą tych informacji, tylko przyspieszyć po prostu ten proces i sobie ułatwić życie. No i tutaj taka pierwsza wskazówka od nas, że zapewne jak przystąpicie do pracy takiego repozytorium, no to musicie sobie zdawać sprawę, że to jest dużo pracy, więc takie
pierwsze cele repozytorium pomogą wam po prostu ten zakres zawęzić. No i też skupić się po prostu na tym, żeby dowieść jakąś wartość, zobaczyć, czy to w ogóle wam przynosi korzyści. I tak, jak już te cele sobie zdefiniowałyśmy, co było właściwie takim naszym najważniejszym krokiem i bez którego nie mogłybyśmy ruszyć dalej, no to zadałyśmy sobie pytanie, okej, jakie narzędzie? Musimy jakiś krok podjąć. I my tutaj ogólnie na początku miałyśmy już instancję Dovetaila w Appfire i dzięki temu miałyśmy jakby taki pewien start point. No i też mogłyśmy korzystać z tego do transkrypcji badań. Natomiast nie byłyśmy pewne, czy to jest dokładnie to, takie nasze narzędzie, takie wymarzone, które odpowie nam na wszystkie bolączki. A taki tip od nas, jak już to narzędzie się wybierze, to będzie bardzo, bardzo trudno je zmienić, bo trzeba będzie te wszystkie dane przenieść, zmienić systemy tagowania, co jest bardzo, bardzo skomplikowaną pracą. Więc my tutaj z Luizą przez pierwsze 3 miesiące szukałyśmy jeszcze innych narzędzi, czytałyśmy o nich, upewniałyśmy się, czy na pewno jest to, w co my chcemy wejść tak naprawdę. Natomiast wszystkie inne badaczki w zespole przez 3 miesiące testowały Dovetaila, aby upewnić się, że to jest dokładnie to, z czego będzie się nam dobrze korzystać. No i my tutaj przede wszystkim zwróciłyśmy uwagę na takie rzeczy jak użyteczność, funkcjonalności, taki kierunek, w którym to narzędzie się rozwija, jaki jest kontakt z supportem, na przykład w razie jakichś błędów i problemów, oraz też takie etyczne kwestie, jak właśnie podejście do AI, czy jak te dane są przetwarzane, co jest również dla nas bardzo kluczowe. No i kolejnym pytaniem było, co ma być w tym repozytorium. Tak jak Luisa wspomniała wcześniej, nie możemy za bardzo zacząć od wszystkiego naraz, bo się pogubimy po prostu i nie jest to możliwe do wykonania. No więc my na początku skupiłyśmy się na takich materiałach jak wideo, transkrypcje, notatki, mówię to takich typowo materiałach z badań jakościowych. I to wynikało między innymi z tego, że byliśmy przede wszystkim w takiej potrzebie, jeśli chodzi o persony, o jobs to be done, o zrozumienie sposobu pracy z naszym narzędziem bez użytkowników. No i dzięki temu udało nam się trochę lepiej sobie spriorytetyzować to, na czym chcemy się skupić na początku. No i to nam pomogło wypracować sobie taki początek tej naszej taksonomii i repozytorium. Tak, właśnie mówiąc o taksonomii, więc tak jak mówiłam wcześniej, dużą częścią repozytorium są tagi, bo tagi pozwalają nam się poruszać po prostu po tych danych, które sobie zbieramy. No i my, tak jak Karolina wspomniała, korzystałyśmy już z Dovetaila, bo miałyśmy tam automatyczne transkrypcje, więc też korzystałyśmy z tagów w konkretnym projekcie, żeby sobie po prostu ułatwić analizę danych. No i takie tagi dalej w tym repozytorium są. My je nazywamy tagami lokalnymi. One są właśnie używane w konkretnym projekcie, odpowiadają na, są związane z celami danego projektu, więc też jeżeli na przykład coś zostanie zaadresowane przez zespół, a jest to powiedzmy właśnie test użyteczności, no to te dane też się, tagi się łatwo dezaktualizują. Także one nie są stałe. No i tak jak mówiłam, one po prostu nam pomagają w analizie danych. Natomiast taką podstawą repozytorium są tagi globalne. To są takie tagi bardziej ogólne, które występują u nas w każdym projekcie i są związane z tym, co jest stale ważne dla organizacji, albo przynajmniej wydaje nam się stale ważne dla organizacji. No i tutaj też taki tip od nas, że w sumie tagi globalne też pomagają nam analizować dane, bo możemy je zestawiać razem z lokalnymi. No i warto właśnie sprawdzić, jak obecnie wasze zespoły pracują, żeby dopasować tą taksonomię i to, co jak nazywacie i w jaki sposób będziecie z tego korzystać do obecnej pracy. No a zanim przystąpiłyśmy do budowania tej taksonomii, no to też już z tych różnych źródeł i rozmów na przykład z innymi badaczami wiedziałyśmy, że to będzie niełatwe zadanie. Przede wszystkim, ponieważ tak jak widzieliście, jest nas w sumie 5 w zespołu, z tym 4 tak na co dzień pracuje, no to wiedziałyśmy, że głównym takim naszym wyzwaniem będzie to, co właściwie dany tag znaczy. Że nawet jak go sobie stworzymy, no to za 3 miesiące możemy nie być w sumie pewne, co miałyśmy na myśli. Dlatego wypracowaliśmy 4 takie najważniejsze zasady. Przede wszystkim te tagi mają być dla nas intuicyjne i łatwe do użycia. Tagowanie zabiera czas, jest czasochłonnym procesem, więc jeżeli byśmy traciły czas na to, żeby się zastanawiać, co dany tag oznacza albo gdzie go znaleźć, no to po prostu traciłybyśmy cenny czas w pracy. Bardzo było dla nas ważne, żeby tych tagów też nie było za dużo, żeby one były oparte na potrzebach zespołu. Zawsze mogłyśmy właśnie tworzyć sobie lokalne tagi do takiej jakby
obecnej analizy. Natomiast te tagi globalne miały się opierać na tym, co jest ważne dla całego zespołu produktowego. To, co jeszcze pomaga właśnie zrozumieć, czym dany tag jest, a czym nie jest, co jest bardzo ważne, no to jest dokumentacja. Czyli u nas każdy tag ma dokładny opis, precyzyjny. Czasami musimy go doprecyzować w trakcie, ale tak, ogólnie dokumentacja jest u nas jakby podstawą tego, tej taksonomii. No i ponieważ, tak jak mówiłam, my musimy się bardzo sprawnie poruszać po niej, musimy rozumieć, czym dane tagi, jakie mamy tagi i co one oznaczają, no to wszystkie nowe tagi i wszystkie zmiany w tych tagach muszą być na bieżąco komunikowane, bo każda z nas po prostu musi wiedzieć, co mamy w tym worku naszych tagów. No i tak jak Luisa powiedziała, te tagi mają być intuicyjne i oparte na potrzebach firmy. Więc my te tagi tworzyłyśmy zawsze z pomocą product ownerów, projektantów. Mieliśmy bardzo dużo warsztatów, po prostu była masa burz mózgu, gdzie po prostu zastanawialiśmy się, co my chcemy monitorować, co jest dla nas ważne, na czym chcemy się skupić. No i dzięki temu udało nam się te taksonomie wypracować. No i też tutaj tip od nas, żeby upewnić się, żeby te tagi były w miarę odporne na potencjalne zmiany w firmie, no bo potem te tagi tak musiałyśmy zmieniać i zmieniać, dopóki nie uznałyśmy, że są na tyle takie ogólne i bezpieczne, aby ruszyć z nimi dalej. No i jak to działa w praktyce? Jako że myśmy badaczkami, no to uznałyśmy, że koniecznie musimy to sprawdzić i potestować, jak już mamy taką pewną wersję pierwszą taksonomii. Mamy o tyle szczęście, że w Big Picture mamy coś takiego jak hackathon i możemy po prostu w ciągu jednego tygodnia zastopować wszystkie projekty, w których pracujemy i zająć się jedną rzeczą jako zespół. I myśmy w ciągu takiego jednego tygodnia trwania hackathonu udało nam się uzupełnić wszystkie informacje o naszych użytkownikach, takie jak ich rola, metodologia pracy. Potagowałyśmy 3 projekty badawcze, czyli aż 27 transkrypcji z wywiadów czy testów użyteczności oraz na bieżąco wprowadzałyśmy zmiany w tagach oraz dokumentacji. I tutaj również tip od nas. Tagowanie nie jest najprzyjemniejszą czynnością na świecie, więc tutaj trzeba zadbać o taki po prostu o nastrój w zespole, aby każdy był zmotywowany, aby każdy chciał to zrobić. U nas się bardzo fajnie sprawdziły kwiaty, prezenty, słodycze, kawa, aby się motywować i po prostu, żeby nam się miło pracowało podczas tego hackathonu. No i oczywiście po tym tygodniu okazało się, że mamy bardzo dużo do poprawy i bardzo dużo musimy zmienić. I takim jednym z naszych najważniejszych wniosków było to, że musimy dodać większą ilość tagów nawigacyjnych. I jak mówię tag nawigacyjny, to mam na myśli takie tagi jak na przykład powód dla korzystania z Big Picture albo kolaboracja. Taki tag, który nam pomoże określić konkretne takie miejsce, w którym użytkownik mówi na przykład o czymś dla nas ważnym. Nie jest to tag, który nam powie, o czym ten użytkownik mówi, tylko bardziej powie nam, o czym mówi, ale nie powie nam, co tam się dzieje w środku. Dzięki temu nam się jest dużo łatwiej poruszać po repozytorium i znajdować te informacje. I takim kolejnym krokiem było zmniejszenie liczby tagów, bo było ich za dużo. Po prostu natworzyłyśmy tego na potęgę i się okazywało potem, że te tagi są do siebie bardzo podobne i wystarczy je trochę uogólnić. Tu jest właśnie przykład na slajdzie, że miałyśmy 3 tagi o monitoringu, zmieniłyśmy to na jedno monitoring. No ale również to, na co wpadłyśmy w pewnym momencie, to tam pomysł, który nam do głowy przyszedł, było to, że pomimo tego, że mamy ten tag monitoring, to bardzo dla nas ważne było to, aby móc wyszukać osoby, które monitorują portfolio. Więc stworzyłyśmy nową kategorię tagów, która dotyczyła poziomów projektu, właśnie takie jak portfolio, iteration, na przykład project, i zaczęliśmy traktować tagi jak puzzle i łączyć je ze sobą. Czyli jedna wypowiedź może mieć na przykład 3 równe tagi, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej z tej taksonomii korzystać. Mamy tych tagów mniej i łatwiej jest nam po prostu je przechowywać i dokumentować na bieżąco. No i co dalej? No po tym całym hackathonie trzeba było po prostu zrobić review i poprawić to tagowanie, bo jednak zmieniliśmy cały system tagowania. No i również potagować wcześniejsze badania. Tak, i teraz chciałybyśmy się podzielić naszą finalną taksonomią. Więc ona wygląda tak, każdy ten żółty prostokąt jest w sumie tagiem, więc jak sobie na to patrzycie, to możecie złapać się za głowę i pomyśleć, że no, to jest strasznie dużo tagów. No i to prawda. I od nas taki tip, że im bardziej rozbudowana taksonomia, tym większe wysiłki trzeba po prostu włożyć w jej utrzymanie.
Dlatego, że no, jak macie więcej tagów, no to musicie ich więcej dodać, więc to po prostu zabiera czas. No, ale też do tych tagów wracamy, sprawdzamy, czy one się nam nie powiększyły za bardzo, w sensie, że tam nie zbieramy za dużo rzeczy, które może trzeba by było rozdzielić. Czy może są takie tagi, które właśnie w ogóle nie mają żadnych informacji pod sobą, to wtedy też trzeba się zastanowić, dlaczego taki tag mamy i co z nim zrobić. No i też... Czasami się zdarza właśnie, że ta wcześniej wypracowana definicja po prostu może jest nieidealna i trzeba ją poprawić. Także to też zabiera u nas czas. Ale tak jak mówiłyśmy, dla nas śledzenie tych różnych wątków międzyprojektowych było na tyle ważne, że no, to była dla nas świadoma decyzja, że my chcemy naprawdę mieć tą taksonomię i chcemy mieć ten wspólny język, wspólny system, który no, już widzimy, że daje nam korzyści. No ale jak się ma tyle tagów, no to trzeba jakoś pokategoryzować, żeby po prostu łatwiej się poruszać po tej taksonomii. Więc u nas powstało 14 kategorii. Te szare są takie bardziej ogólne, może będą dla was właśnie inspirujące. Te żółte są związane konkretnie z jakimiś modułami w aplikacji albo właśnie jakimiś hipotezami, które chcemy śledzić w ramach modułu, czy nie wiem, konkretne funkcjonalności, które są dla naszych, nie wiem, product ownerów czy designerów ważne. No i tutaj jest kolejny tip taki, że te nazwy kategorii są równie ważne jak same tagi, no bo podczas tagowania no, ta architektura informacji, którą stworzycie tak naprawdę będzie sprawiała, że albo będziecie bardzo długo szukać danego tagu, albo bardzo szybko go odnajdywać, po prostu intuicyjnie pamiętać, gdzie on leży. Także warto spędzić czas nad tym zespołem i przetestować na sobie, czy to wam odpowiada. No i... Nasza taksonomia, my ją wypracowałyśmy ogólnie po prostu w FigJamie, bo było łatwiej przenosić, dzielić, łączyć rzeczy i sobie komentować, ale ona ostatecznie właśnie w Dovetailu leży sobie na takiej tablicy, jest podzielona na kategorie. My tak kategorie sobie pokolorowałyśmy, ale te kolory absolutnie nic nie znaczą, po prostu jest łatwiej tak wizualnie coś znaleźć. No i jak widzicie, przy każdym tagu mamy też numerek. Ten numerek oznacza właśnie, ile obserwacji pod tym tagiem się znajduje. Natomiast już tak zupełnie w praktyce, jak mamy właśnie kawałek transkrypcji, to możemy sobie zaznaczyć, czy po prostu naszej notatki, możemy sobie zaznaczyć fragment i możemy właśnie między tymi różnymi tablicami, gdzie mamy tagi, się poruszać, potem wchodzić w konkretne kategorie i dodawać konkretne tagi. Możemy oczywiście mieszać między różnymi kategoriami i tablicami. To jest akurat tutaj elastyczne. I żeby wam przybliżyć niektóre kategorie, niestety nie mamy czasu na wszystkie, ale przybliżymy trzy. Więc pierwszą taką naszą najbardziej rozbudowaną kategorią jest Jobs, Goals and Responsibilities. I to jest kategoria, w której trzymamy wszystko to, co nasi użytkownicy robią w naszej aplikacji albo potencjalnie mogliby robić w naszej aplikacji, bo celujemy, żeby to robili u nas. Więc jak pamiętacie, nasz produkt służył do zarządzania projektami. Także my śledzimy na przykład takie rzeczy, kiedy użytkownik mówi o raportowaniu, o szczegółowym planowaniu, o zarządzaniu datami w projekcie albo o zarządzaniu właśnie dependencjami między różnymi zadaniami albo projektami. No i dzięki temu możemy właśnie wyszukać te różne konteksty, momenty, w których użytkownicy o tym mówią i na przykład sprawdzać, czy robią to bardziej u nas, u konkurencji, na kartce papieru, więc różnie. To kategoria, która jest dla nas specyficzna, ale chciałyśmy ją dać może jako taką inspirację, żebyście też poszukali czy poszukały tego u siebie w organizacji. Może coś takiego się znajdzie specyficznego dla was. No to, to było to, co w sumie o czym Karolina mówiła wcześniej, czyli poziom zarządzania. Tak, u nas użytkownicy i użytkowniczki mogą zarządzać na różnym poziomie, albo międzyprojektowym, międzyteamowym, jednego teamu, jednego projektu czy całego portfolio projektów. No i mogą się też przełączać między tymi różnymi poziomami, gdy pracują. Dlatego dla nas było ważne, żeby właśnie śledzić to, o którym poziomie zarządzania mówią i żeby sprawdzać, czy są tam jakieś różnice, podobieństwa i rzeczy, które właśnie chcemy zaadresować. A taką najbardziej uniwersalną kategorią, która prawdopodobnie znajdzie się w każdej taksonomii w takiej lub innej formie, to jest właśnie oznaczenie, jakiego rodzaju feedback otrzymujemy albo jakie emocje na przykład są związane z tą wypowiedzią, którą użytkownik mówi albo obserwacją, którą widzimy. Więc tam trzymamy takie rzeczy właśnie jak to, czy mamy jakiś pain point, czy feature request, feature improvement, czy potrzebę. I to,
w sumie była dla nas najtrudniejsza kategoria, bo jak zaczęłyśmy dyskutować, czy właśnie chcemy pod pain pointem trzymać tylko rzeczy związane z naszym produktem, czy tak ogólnie, no to w sumie nie mogłyśmy dojść do bardzo do porozumienia. Miałyśmy bardzo dużo dyskusji. No i tutaj na pomoc nam tak naprawdę przyszły taksonomie innych zespołów. I to jest kolejny tip od nas, żeby się inspirować, żeby właśnie szukać. Są zespoły, które się po prostu udostępniają swoje taksonomie na jakieś ogólnodostępnych wiki i dzielą się tym. My tutaj skorzystałyśmy na przykład właśnie z oznaczania tego feature request czy feature improvement z inspiracji GitLabem, gdzie trzymamy właśnie te konkretne jakieś pomysły na feature po prostu, czy na improvement, na poprawę konkretnej funkcjonalności. Natomiast taką potrzebę, która stoi na przykład za tym feature requestem, już oznaczamy tagiem need. No ale podczas tworzenia taksonomii stwierdziłyśmy, że mamy jeszcze jakieś informacje, które też chcemy tagować i też chcemy mieć na nie oko. Natomiast no, one nie do końca pasują do tego, żeby przyporządkować to do konkretnej wypowiedzi. W sensie to nie byłoby dla nas optymalne. Dlatego zbieramy informacje o użytkownikach i o ich organizacji właśnie jako atrybuty. My to sobie, to jest nasza wewnętrzna nazwa, to się chyba tak nie nazywa w narzędziu w ogóle. Natomiast my sobie właśnie stworzyłyśmy te atrybuty i te atrybuty to jest na przykład rola użytkownika w organizacji, to czy jest project managerem, portfolio managerem, administratorem Jira, bo też mamy takich użytkowników, w jakiej metodologii może pracuje, czy to jest bardziej waterfall, czy agile i w jakiej na przykład branży. No i tak, no i po co było to wszystko? No i to wszystko było po to, abyśmy mogły sprawnie wyszukiwać informacje w naszym repozytorium. No i tutaj macie na przykład screenshot z DovTaila i dzięki temu, że mamy to wszystko już potagowane i mamy tę taksonomię już stworzoną i umiemy z niej korzystać, to możemy sobie na przykład sprawdzić wszystkie fragmenty, gdzie użytkownik mówi o tym, jak dokładnie planuje projekt. No i załóżmy, że mnie interesują tylko użytkownicy, którzy pracują w metodologii Agile, to jestem w stanie w wyszukiwarce sobie to wszystko wrzucić. No i na podstawie tego dostaję konkretne fragmenty, gdzie użytkownicy nam o tym mówią. No i też to ogólnie jest najważniejsza funkcja repozytorium, więc też tip od nas. Koniecznie trzeba to testować, sprawdzać, czy wszyscy umieją się tym posługiwać, czy to dobrze działa, czy jest to po prostu dla każdej osoby w firmie taka jasna i zrozumiała funkcjonalność. No i też tak jak Luiza wspomniała na początku prezentacji, tagować można nie tylko fragmenty transkrypcji, ale też raporty i wnioski z badań. No i my również tagujemy insighty. No i tu na przykład jest taki insight, gdzie użytkownicy po prostu nie rozumieją kolorów tam na module resources. I my tagujemy te insighty na przykład pod względem ich typów. Jeżeli mamy jakieś takie insighty, które są takie actionable, takie, które możemy przekuć na jakąś akcję, możemy coś usprawnić, możemy poprawić te kolory na przykład, no to jest jakaś informacja dla osoby, która to przeczyta. No i również też tagujemy, jakie osoby nad tym pracują, jaka to jest część produktu, z jakiego to jest projektu. No i te insighty, prócz takich typowych informacji jak tagów i fragmentów wideo, transkrypcji i tak dalej, mają również informacje o tym, ile osób zobaczyło ten insight, ile osób skomentowało ten insight, więc też również możemy tam prowadzić jakieś dyskusje, możemy opowiedzieć komuś, pingnąć kogoś, że hej, zobacz, to jest taki fajny insight, to może cię zainteresować, ale też również projektantki mogą na przykład nam komentować te insighty, aby dopytać się nas o to, żeby czegoś mogą nie rozumieć tej wypowiedzi użytkownika. No i właśnie dzięki temu, że to tak działa, to jesteśmy w stanie tę całą wiedzę reużywać w praktyce. No i my osobiście dążymy do takiego idealnego procesu, że dostajemy zapytanie od zespołu, od PO, od projektantki i na podstawie tego zapytania definiujemy sobie te cele i pytania badawcze. I dzięki temu, że mamy tę taksonomię, mamy to repozytorium, to jesteśmy w stanie na podstawie tych celów badawczych zrobić takie wyszukiwanie w DovTailu, które nam dostarczy coś, czego mogłyśmy nie wiedzieć, czego mogłyśmy nie zauważyć podczas badań, bo na przykład mi to powiedział jeden użytkownik, Luizie powiedział drugi, dziewczynom powiedział trzeci i to wciąż nie był dla nas pattern, ale dzięki temu, że my tego szukamy, to nagle się okazuje, okej, o tym mówi większa ilość użytkowników. To wychodzi jaka taka
mała rzecz w większych badaniach i dzięki temu to repozytorium jest naprawdę czymś, co działa i nam się osobiście sprawdza. I jeszcze o tym nie powiedziałyśmy chyba, ale my ogólnie staramy się traktować repozytorium jako produkt, czyli coś, co my po prostu wyprodukowałyśmy jako zespół badawczy, o coś, o co musimy po prostu dbać i musimy również mierzyć i sprawdzać, czy wszystko jest z tym produktem w porządku. Więc mamy również mierniki, jeśli chodzi o DAVTAIL-a. I te mierniki są oczywiście oparte na bazie naszych celów, czyli na popularyzacji wiedzy, na reużywalności wiedzy oraz na ogólnie optymalizacji pracy naszego zespołu. No i jeśli chodzi o popularyzację wiedzy, no to między innymi sprawdzamy to liczbą wejść na dany insight, średnią ilością wyświetleń tego insightu, liczbą insightów, które zostały zaadresowane, które po prostu mamy jakiś insight, który można łatwo zaadresować, ile osób to zrobiło, jak szybko. No i również też mierzymy ilość stworzonych insightów, jak dużo my ich produkujemy i tutaj przede wszystkim skupiamy się na tych insightach międzyprojektowych, bo to jest coś, czego byśmy nie zrobiły, nie mając DAVTAIL-a, nie mając taksonomii, bo do tego byśmy nie doszły w jakiś łatwy sposób. Oraz jeszcze podczas różnych synków, weekly czy monthly, jakby rozmawiamy o tym ze sobą, sprawdzamy, jak nam się pracuje, upewniamy się, że to jest narzędzie, które nam optymalizuje pracę, dzięki czemu badaczki są po prostu szczęśliwsze, bardziej efektywne, lepiej nam się pracuje, bo nie chcemy, żeby to repozytorium było takim narzędziem, które nam utrudnia pracę, dodatkowy krok w procesie, musisz to zrobić, bo inaczej coś tam. Chcemy po prostu, aby to było coś, co rzeczywiście nam pomaga i dostarcza dużo wartości. Tak, i podczas tagowania wypracowałyśmy sobie też jeszcze kilka takich dobrych praktyk, którymi chciałyśmy się podzielić. Będą trzy dobre praktyki. Pierwszą z nich jest to, żebyśmy się upewniły, że używamy wszystkich potrzebnych tagów. To może się wydawać oczywiste, ale jak robiłyśmy właśnie review swojego tagowania, no to okazało się, że nie zawsze tak jest. Dlatego postanowiłyśmy, że jakby wpiszemy sobie taką zasadę, żeby o niej pamiętać. Zauważyłyśmy też, że mamy bardzo różne przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o tagowanie, więc niektóre z nas tagowały, to byłam ja na przykład, bardzo długie wypowiedzi. Były też osoby, które tagowały bardzo krótkie wypowiedzi, więc no, naszą zasadą jest to, żeby tagować na tyle długie wypowiedzi, aby zachować kontekst i pozostawić informację zrozumiałą, ale nie dłuższą. No i ponieważ my no, mocno bazujemy na tych transkrypcjach automatycznych, no to musimy też tą transkrypcję poprawiać. Nie wszystko oczywiście jest wypowiedziane, więc też dopisujemy tam swoje obserwacje albo coś, co nie było do końca sprecyzowane przez użytkownika, może być niezrozumiałe przez kogoś, kto jakby no, nie był na całym wywiadzie, powiedzmy. No i też język mówiony jest po prostu nieidealny, dlatego my celujemy w to, żeby ten atom, ta obserwacja właśnie była zrozumiała poza kontekstem badania, dlatego zawsze ją poprawiamy dokładnie, by faktycznie była zrozumiała. No i my ogólnie chcemy się podzielić tą prezentacją na swoich LinkedInach, ona będzie dostępna, dlatego bo już czas nie mamy za wiele czasu, ale pokażemy wam jeszcze, jakie dodatkowe slajdy przygotowałyśmy. Więc my mamy asynchroniczny zupełnie system dodawania nowych tagów lub redefiniowania. To wszystko się dzieje na naszym kanale na Slacku i naprawdę nam się świetnie sprawdza. Mamy 4 proste kroki, które robimy na Slacku. Wszystko dyskutujemy po prostu tam i mamy całą sprawę załatwioną. Nie musimy się spotykać, chociaż oczywiście bardzo lubimy się spotykać ze sobą. Mamy jeszcze rzeczy, które warto uwzględnić, zanim w ogóle przystąpicie do budowania repozytorium, jak na pewno ochrona danych osobowych, anonimizacja, jakieś zasady przechowywania, które musicie po prostu przedyskutować ze swoją organizacją i osobami, które się na tym znają. Czy też właśnie włączenie innego rodzaju danych poza nagraniami, czy chcecie to robić i czy chcecie właśnie rozszerzać ten dostęp do innych osób, które generują wiedzę i mogą dodawać też tą wiedzę do repozytorium. I może też podlegać tym samym regułom co wy. No i taki jeszcze ostatni slajd, gdzie zebrałyśmy wszystkie wskazówki właśnie z prezentacji. Jako taka ściągawka po prostu, żeby nie przechodzić przez całą. I to wszystko. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszej prezentacji. Jak macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie albo piszcie do nas. My lubimy się dzielić nie tylko wiedzą o użytkownikach, ale również o dobrych praktykach w badaniach, więc możecie śmiało o wszystko pytać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam bardzo za podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą w tworzeniu repozytorium badań. Czy ktoś ma pytanie? Mamy pytanie tam.
Cześć, dzięki bardzo za waszą prezentację. Bardzo mi się podobała i w ogóle to, jak pracujecie, super. I chciałam się zapytać, bo mówiłyście tutaj no, chyba głównie o badaniach jakościowych, które robicie, ich dużo, więc też ekstra. Ale chciałam spytać, czy też robicie i zbieracie informacje z badań ilościowych, nie wiem, jakieś Google Analytics czy coś takiego? I czy uważacie, że repozytorium też mogłoby być dobrym miejscem, żeby takie dane zbierać? Mamy dużo takich badań, też korzystamy dużo bardzo z Amplituda, ale w tym momencie chciałyśmy zacząć od czegoś trochę bardziej prostego i skupiamy się tylko na danych jakościowych, ale zastanawiamy się bardzo powoli o tym, co zrobić z danymi ilościowymi i na przykład tworząc takie insighty, jak ten dam ten przykład o tych kolorach na jednym z części aplikacji, to jeżeli widzimy, że tam coś takiego się dzieje i jest to potwierdzone też w badaniach ilościowych, to tam do tego insightu możemy dodać screenshot z Amplituda na przykład. Więc chwilowo nie myślimy o tym, aby tagować te rzeczy, ale może aby wspierać nasze wnioski z badań, dodatkowymi informacjami z badań ilościowych. Więc bardziej w tym momencie tak o tym myślimy. Czy byś chciała dodać, Luiza? Tak, tylko tyle, że Amplitude to jest takie Google Analytics. To tak. A, tego nie powiedziałam. Narzędzie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Dużo pytań. Cześć, dzięki serdecznie za prezentację, bardzo wartościowa i też utwierdziła mnie w przekonaniu, że jakby budując nasze repozytorium idziemy w dobrym kierunku, bo też korzystamy z Dovetaila i w bardzo podobny sposób budujemy je, ale ja chciałam was zapytać, jak podchodzicie do czegoś takiego jak termin ważności danych i jak podchodzicie do tego, jak długo one są aktualne, czyli w jaki sposób oznaczacie, że są aktualne bądź nieaktualne. Jakbyście tutaj mogły dać jakiegoś tipa albo inspirację, to będę bardzo wdzięczna. Dzięki. Wydaje mi się, że tutaj możemy się odnieść do tego slajdu o tagach globalnych i lokalnych, że jeżeli chodzi o takie dane na przykład z testów użyteczności, no to one bardzo często są nam nieaktualne po prostu, bo my chcemy, żeby stakeholderzy je zaadresowali i aby to wszystko się naprawiło i tych problemów już nie było. Więc ta nasza taka globalna tak samo dotyczy przede wszystkim takich rzeczy jak praca z narzędziem, jak na przykład potrzeby, ale takie bardziej głębsze użytkowników, czy ich problemy na co dzień, to jak pracują, jak wygląda ich rola w ich firmach. Więc wydaje mi się, że to my tak to staramy się po prostu adresować, aby te tagi rozróżniać i tagować raz globalnie, raz lokalnie. Tak i w sumie jednym z naszych atrybutów jest, kiedy przeprowadziłyśmy dane badanie, więc też można po prostu, na razie po prostu mamy dane z roku, także one się pewnie za bardzo nie zdezaktualizowały, ale w wymiarze kilku lat będzie można patrzeć, czy po danym tagiem zauważamy jakieś inne paterny w kontekście właśnie tej daty na przykład. Tutaj jeszcze mamy na pewno pytania. Widziałam jeszcze z przodu. Ja mam pytanie też właśnie a propos terminu ważności, albo bardziej pod kątem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Czy macie tutaj też opracowany jakby sposób działania? No to ogólnie my mamy po prostu, podpisujemy formę z użytkownikami na DocuSign przed każdym badaniem i nie trzymamy tam niczego, co nie zostało jakby, na co nie mamy zgody po prostu na przetwarzanie danych osobowych, więc te informacje się znajdują po prostu w naszej jakby zgodzie na badanie. Ale bo macie te transkrypcje z badań, rozumiem, że tam też pewnie wrzucacie czasem same nagrania do repozytorium. Rozumiem, że po jakimś czasie te nagrania powinny zostać usunięte, więc macie tutaj jakiś sposób, nie wiem, bardziej automatyczny na to, jak do tego podchodzicie? Znaczy w Dovetailu można usuwać projekty jako całościowe po prostu, więc jeżeli mamy tę datę badania i po prostu pamiętamy o tym, że okej, to badanie jest na przykład stare, mamy też taką overview w Dovetailu, które pokazuje nam wszystkie projekty, więc jeżeli po prostu czujemy okej, to już jest czas na usunięcie, to po prostu usuwamy cały projekt jednocześnie i wszystkie jakby te nagrania się kasują automatycznie. Okej, rozumiem. Dzięki. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Ja w sumie mam takie ostatnie pytanie, bo widziałam, że te tagi się zmieniają i dodajecie je i informujecie o tym na Slacku, tak? Jak dobrze rozumiem.
we wcześniejszych fazach robiliście warsztaty z pozostałymi członkami zespołu. Jak to jest, jak dodajecie nowe tagi? W jaki sposób wdrażacie innych członków całego zespołu w te nowe tagi? Czy to jest po prostu informacja na Slacku, czy po prostu kolejne jakieś spotkania i jak to się dzieje? Jak wygląda proces? Chyba nie robiliśmy aż tak dużych zmian, żeby się informować. Dodatkowo jesteśmy jeszcze w tej fazie, gdzie uczymy zespół produktowy właściwie korzystania z tego Dovetaila, także te tagi póki co bardziej komunikowały się między sobą. Ale one, no, ta duża baza tagów powstała właśnie podczas tych warsztatów i została zaprezentowana wszystkim. Okej. Okay. Dzięki. Też jeszcze Dovetail ma taką opcję pokazania takiej całej tablicy tych tagów, więc jeżeli ktoś nie wie czego wyszukać, to może tam zawsze zajrzeć i zobaczyć jak to teraz wygląda w tym momencie. I też jest ta tablica, też dokumentacja do każdego z tych tagów, więc zawsze można tam spojrzeć i ewentualnie coś lepiej zrozumieć.